Dzisiaj około godziny 5 dostaliśmy informację my, a także Straż Pożarna, że na poznańskich szachtach dwie osoby, przynajmniej dwie osoby miały znaleźć się w wodzie. Natychmiast pojechały tam na miejsce wszystkie służby ratunkowe. Okazało się, że to zgłoszenie było prawdziwe. Z wody wyciągnięto mężczyznę i kobietę. Kobietę mimo prowadzonej reanimacji kobiety nie udało się uratować. Natomiast mężczyzna z objawami hipotermii trafił do szpitala. Według wstępnych ustaleń policjantów te osoby spożywały tam alkohol i w pewnym momencie po prostu weszły do wody. No, skończyło się to w sposób tragiczny. Natomiast z naszych informacji wynika, że mogła tam być również trzecia osoba. Stąd też nasze poszukiwania, ale ustalamy również, czy ta osoba po prostu nie oddaliła się z miejsca z tego zdarzenia.